Wejście. Błogosławcie Pana wszyscy Jego aniołowie, potężni mocarze, pełniący Jego rozkazy, aby słuchano słów Jego. Alleluja. Alleluja. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłość i miłosierdzie Jezusa niech będą z wami. I z Duchem Twoim. Ojciec Grzegorz ma intencję mszy świętej o łaskę uzdrowienia dla Kasi i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny. Ja modlę się o Boże błogosławieństwo dla Oleńki. Jest to intencja od rodziców Anitki i Piotra. A również od siebie pragnę dodać intencję za was, umiłowani tutaj obecni, również wszyscy, którzy nas teraz przez transmisję oglądają, modlą się z nami, więc modlę się za was, w waszych intencjach, za wasze rodziny, za dzisiejsze nasze spotkanie ewangelizacyjne dla wszystkich, za tych, którzy też jadą na spotkanie, którzy prosili nas o modlitwę, za wszystkich też tych, których Pan Jezus powierzył mojej kapłańskiej opiece. Z całego serca witam, pozdrawiam was wszystkich, tym razem tutaj przed kościołem, na zewnątrz. W środku jest kontynuowana adoracja Najświętszego Sakramentu, ale pragniemy tą mszę świętą właśnie przeżywać tutaj, bo tak jest też lepiej. Jest piękna pogoda, się powoli też robi. Chcemy więc uczcić dzisiaj, kiedy jest piękna uroczystość Matki Bożej Szkaplerznej Maryję, Matkę Bożą Szkaplerzną, Królową Karmelu, ale również pragnę razem z wami wzywać anioła stróża Polski. Mamy jako naród, jako kraj anioła stróża, opiekuna naszej ojczyzny, więc anioł stróż Polski jest nam dane, naszemu narodowi, trzeba, żebyśmy go też wzywali, czcili. Za jego wstawiennictwem modlili się za nasz naród, naszą ojczyznę, również za rządzących, aby kierowali tym krajem zgodnie z wolą Boga i Matki Bożej. I powierzam to spotkanie, to miejsce, nas, również opiece anioła stróża Polski. Więc ta msza święta będzie również szczególnie za jego wstawiennictwem. Aby nasze serca były czyste, aby nasze serca żarliwie miłowały Boga i oddawały Mu chwałę, jak to czyni również anioł stróż naszej ojczyzny, a przede wszystkim jak to czyni Maryja, Matka Boża Szkaplerzna, Królowa Aniołów, przeprośmy za wszystkie nasze liczne grzechy, błędy i zaniedbania. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was,
nas, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy. Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty z podziwu godną mądrością wyznaczasz obowiązki aniołom i ludziom. Spraw łaskawie, aby na ziemi strzegli naszego życia aniołowie, szczególnie anioł stróż Polski, którzy w niebie zawsze pełnią służbę przed Tobą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z księgi proroka Michała. Biada tym, którzy planują nieprawość i obmyślają zło na swych łożach. Gdy świta poranek, wykonują je, bo jest ono w ich rękach. Gdy pożądają pól, zagarniają je. Gdy domów, to je zabierają. Biorą w niewolę gospodarza wraz z jego domem, człowieka z jego dziedzictwem. Przeto tak mówi Pan. Oto ja obmyślam dla tego plemienia niedolę, od której nie uchylicie karków i nie będziecie dumnie kroczyć, bo będzie to czas niedoli. W owym dniu wygłoszą przeciw wam satyrę. Podniosą wielki lament, mówiąc: jesteśmy ograbieni doszczętu. Odmierzono sznurem dział mojego ludu i nikt mu go nie zwrócił.
pola nasze przydzielono grabieżcy. Przeto nie będzie u was nikogo, kto by odmierzał sznurem dział w zgromadzeniu pańskim. Oto Słowo Boże. Nie zapominaj o ubogich, Panie. Nie zapominaj o ubogich, Panie. Dlaczego z dala stoisz, o Panie? Ukrywasz się w czasach ucisku, gdy wstępny się pyszni, biedny jest w udręce i ulega podstępom, które tamten uknął. Nie zapominaj o ubogich, Panie, bo chełpi się grzesznik swoją pożądliwością, bluźni drapieżca i pogardza Panem, pyszniąc się mówi występny, nie pomści, nie ma Boga. Oto całe jego myślenie. Nie zapominaj o ubogich, Panie. Jego usta pełne przekleństwa, zdrady i podstępu, a pod jego język złość i krzywda czai się w zasadzkach przy drogach i zabija niewinnego z ukrycia. Oczy jego wypatrują biedaka. Nie zapominaj o ubogich, Panie. A ty to widzisz i trud, i cierpienie. Patrzysz, by wziąć je w swoje ręce. Tobie poleca się biedny. Ty jesteś opiekunem sierot. Nie zapominaj o ubogich, Panie. Świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie.
Faryzeusze wyszli i odbyli naradę przeciw Jezusowi, w jaki sposób Go zgładzić. Gdy się Jezus dowiedział o tym, oddalił się stamtąd, a wielu poszło za Nim i uzdrowił ich wszystkich, lecz zabronił im surowo, żeby Go nie ujawniali. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Oto mój sługa, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie. Położę ducha mojego na nim, a on zapowie prawo narodom. Nie będzie się spierał ani krzyczał i nikt nie usłyszy na ulicach jego głosu. Trzciny zgniecionej nie złamie, ani knota tlejącego nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi. W Jego imieniu narody nadzieję pokładać będą. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Przyjdź, Duchu Święty, przez serce Maryi do naszych serc, abyśmy płonęli miłością do Jezusa Chrystusa w chwale niebieskiego Ojca. Przyjdź, Duchu Święty, abyśmy naśladowali we wszystkim naszego Pana, abyśmy Go z podziwem i radością słuchali. Szala Maria, Maria Malcha, Ebetala Henon, Adonai, Adonai, Adonai. I znowu kolejna Ewangelia. Poznajemy Chrystusa o cichym i pokornym sercu. Jezus głosi dobrą nowinę, ale są ludzie, którzy nie przyjmują tego i mają nienawiść do Jezusa. Faryzeusze wyszli i odbili naradę przeciwko Jezusowi, w jaki sposób Go zgładzić. Oni nie wyszli po to, żeby uwielbić Boga, nie wyszli pełni podziwu z powodu słów i czynów naszego Mistrza, ale myśleli o tym, żeby Jezusa zamordować. Słyszą słowa miłości, przebaczenia, ocalenia, a oni myślą, żeby Chrystus został zgładzony. Jak to zrobić? Co zrobić Jezusowi, aby już przestał głosić dobrą nowinę? Aby nam nie przeszkadzał, aby już mieć spokój od Niego. Ale Pan Jezus tym się nie przejmuje, nie martwi. On pełni wolę swojego Ojca i jest przygotowany również na godzinę męki, na godzinę cierpienia, a przez to na to, żeby nas przez cierpienie zbawić, odkupić. Ale teraz nie jest na to czas. Dlatego oni nic nie mogą Panu Jezusowi uczynić. Mogą tylko się naradzać, mogą tylko knuć. Ale Pan Jezus jest ponad tym. Pan Jezus wiedział, że tak myślą, mówią. Kiedy to usłyszał, oddalił się, bo chciał być sam ze swoimi uczniami, chciał się modlić. Właśnie chciał się przygotować na mękę, wierząc i wiedząc w to, że Ojciec wskrzesi Go mocą Ducha Świętego, że będzie zmartwychwstanie, że będzie triumf nad Jego również nieprzyjaciółmi. Pan Jezus dalej czyni wiele uzdrowień. Wielu poszło za Nim i uzdrowił ich wszystkich. Wszystkich, którzy wierzyli, prosili, błagali, ufali. Nikogo nie opuścił i każdemu przyszedł z pomocą i uzdrawiał duszę, bo te najbardziej były chore i tylko On je mógł leczyć. Ale również Chrystus prosił, nawet jest napisane, że zabronił surowo, aby Go nie ujawniali.
bo byli przecież apostołowie wokół Chrystusa, którzy już poznali, że Jezus jest Mesjaszem. Ale prosił swoich uczniów, żeby jeszcze o tym nie mówili. Dopiero po zmartwychwstaniu będą mogli mówić, że Jezus jest Mesjaszem, już jawnie, publicznie. Jezus więc jest tutaj ukazany nam jako ten, który ukrywa swoje tajemnice mesjańskie. To, że jest Mesjaszem. Nie chcę powiedzieć wprost, bo chcę, żeby ludzie wierzyli w Niego, żeby wyznali wiarę w Niego, mimo że Jezus Chrystus wprost publicznie o tym jeszcze nie powiedział, że jest Mesjaszem, że jest Synem Bożym, że jest Odkupicielem. Ale wszystko wskazywało na to, że Nim jest. Potrzebna jest więc wiara w Mesjasza, umiłowanego Syna Boga Ojca. Dlatego tutaj potwierdza się to, co powiedział Izajasz, napisał, powiedział o Panu Jezusie. Taki piękny tekst, który jest tak naprawdę tekstem, który Bóg Ojciec przekazał Izajaszowi. Są to tak naprawdę słowa Boga Ojca o swoim umiłowanym Synu, przekazane przez Izajasza, który żył wiele wieków wcześniej, przed Panem Jezusem, przed przyjściem Mesjasza Jezusa. Więc posłuchajmy te słowa, one są właśnie tak piękne, tak poruszające, pełne miłości Ojca do Syna. Oto mój sługa, którego wybrałem, umiłowany mój, który moje serce ma upodobanie. Położę ducha mojego na nim, a on zapowie prawo narodom. Nie będzie się spierał ani krzyczał i nikt nie usłyszy na ulicach jego głosu. Trzciny zgniecionej nie złamie, ani knota tlejącego nie dogasi, a zwycięsko sąd przeprowadzi. W jego imieniu narody nadzieję pokładać będą. To są słowa Boga Ojca. Bóg Ojciec wypowiada tutaj swoją miłość wobec swojego umiłowanego, jedynego, pierworodnego Syna, Syna Bożego, który z woli Ojca stał się człowiekiem. I Ojciec mówi, mam w Nim upodobanie. Duch Święty spoczywa na moim Synu. On zapowie wam nowe prawo dla wszystkich narodów, prawo Ewangelii, prawo życia wiecznego. Nie będzie podnosił głosu, nie będzie krzyczał, nie będzie hałaśliwy. On jest i zawsze będzie cichy i pokorny sercem. Dlatego nie będzie się właśnie, nie będzie się spierał w taki sposób, żeby pełen agresji udowadniać swoje racje. Nie, tego Pan Jezus nigdy nie czynił. Oczywiście wiemy, że Pan Jezus był w konflikcie z faryzeuszami, którzy go nienawidzili, ale nigdy Pan Jezus nie krzyczał. Czasem podnosił głos, ale po to, żeby był jeszcze bardziej słyszalny. Ale nie krzyczał, nie było w nim agresji. Była łagodność, pokora, cichość i on nigdy nie przyczynił się do cierpienia ludzi, którzy już byli cierpiący, zranieni. Nie zniósł nadłamanej trzciny, knot tlejący się nie dogasił. Czyli to jest obrazowe przedstawienie ludzi właśnie zranionych, słabych, cierpiących, chorych, których Pan Jezus otoczył opieką, ale nigdy ich nie potępił, nigdy nie odrzucił. Zawsze podchodził do nich z wielkim szacunkiem, delikatnością, miłością. I Bóg Ojciec mówi tutaj o triumfie swojego Syna. Zwycięski sąd przeprowadzi, czyli triumf zmartwychwstałego Chrystusa, który będzie sądził i sądzi żywych i umarłych, ale szczególnie w dniu ostatecznym ten sąd Chrystus zwycięski przeprowadzi. Na to czekamy i ufamy, że tak będzie. Pokładamy nadzieję w Bogu Ojcu poprzez Jego umiłowanego Syna. Dlatego również jesteśmy tutaj, słuchamy naszego Pana, słuchamy Boga Ojca. I niech będzie Bóg Ojciec uwielbiony swoim Synem.
Niech Trójca Święta będzie uwielbiona w nas. Wstańmy, aby modlić się za wstawiennictwem Matki Bożej Szkaplerznej, ale również szczególnie za wstawiennictwem Anioła Stróża Polski, świętego Anioła Stróża, który jest opiekunem naszego narodu, naszej ojczyzny. Więc módlmy się za Ojca Świętego Benedykta XVI, za cały Kościół Święty, biskupów, kapłanów, katolickich, wiernych, Bogu i Ewangelii. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą ojczyznę, za nasz naród, aby nasz naród zawsze był wierny Bogu, Maryi, abyśmy byli jako naród też i nasz kraj chronieni od wszelkich nieszczęść, od wojny, od głodu, od wszelkich chorób, od wszelkich podziałów. Módlmy się za rządzących, aby kierowali naszą ojczyzną tak, jak chce Matka Boża Szkaplerzna. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich ludzi, którzy prosili nas o modlitwę, którzy do nas przyjeżdżają. Módlmy się za dzisiejsze spotkanie, za to miejsce, abyśmy doświadczyli wiele owoców Ducha Świętego, wiele uzdrowień, uwolnień i innych cudów Bożego Miłosierdzia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się również za dusze w czystcu cierpiące, szczególnie za naszych bliskich zmarłych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. W chwili ciszy przedstawmy intencje naszych serc. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Szala Maria, Maria, Marala Helo, Adonai Malechedon, Adonai, Adonai, Adonai Malechedon, Alechanachon, Adonai, 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 który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Yeah.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, składamy Ci ofiarę uwielbienia i pokornie prosimy, abyś za wstawiennictwem anioła stróża Polski łaskawie ją przyjął i doprowadził nas do wiecznego zbawienia przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. W górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy głosili Twoją chwałę, która jaśnieje w aniołach i archaniołach, gdy oddajemy cześć stworzonym przez Ciebie aniołom, szczególnie aniołowi stróżowi Polski. Wysławiamy Twoją doskonałość i potęgę przez wspaniałość świata niewidzialnych duchów. Poznajemy, jak jesteś niezmierzony i godny miłości ponad całe stworzenie. Z radością łączymy nasze głosy z chórami aniołów, którzy przez naszego Pana Jezusa Chrystusa wielbią Twój majestat, razem z nimi wołając. Święty, 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 Oh,
Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. To wielka tajemnica wiary. Głosimy się w Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Benedyktem XVI, biskupami naszych diecezji oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, o zmarłych kapłanach, zmarłych z naszych rodzin, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, Matką Bożą z Góry Karmel, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Ojcem Pio, świętym Franciszkiem, świętą Faustyną, świętą Marią Magdaleną, świętym Michałem Archaniołem, świętym prorokiem Eliaszem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie,
Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi. Dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty zesłałeś Ducha Świętego, aby obdarzyć Kościół jednością i pokojem. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Grzechy świata.
Baranek Boży, umiłowany i łagodny Syn Boga Ojca, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Otwieram serce swe.
antyfona na komunię. Boże mój, będę Ci śpiewał psalm wobec aniołów. Alleluja. Módlmy się. Pokornie prosimy Cię, Boże, abyśmy umocnieni chlebem eucharystycznym pod opieką Twoich aniołów, szczególnie anioła stróża Polski, czynili postępy na drodze zbawienia przez Chrystusa, Pana naszego. Pomódlmy się do umiłowanej Maryi, Matki Boga, Królowej Aniołów, potężna niebios Królowo i Panie Anioł, Ty, któraś otrzymała od Boga posłanictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie, rozkaż chówcom anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Amen. I do świętego Michała Archanioła, święty Michał Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną. O Jego Bóg, obroni świadczy, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu zastępów niebieskich, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Święci aniołowie i archaniołowie, brońcie nas i strzeżcie nas. Aniele stróżu Polski, módl się za nami. Teraz będzie błogosławieństwo za wstawiennictwem świętych aniołów. Jeszcze tylko kilka takich małych ogłoszeń. Za chwilę będzie przed jeszcze błogosławieństwem właśnie kilka wiadomości, które muszę przekazać. Po mszy świętej będzie jeszcze w ramach dziękczynienia w kościele litania do świętych aniołów, bo przeżywamy rok aniołów w naszej wspólnocie. Tym bardziej, że dzisiejsze spotkanie też jest związane ze świętym aniołem stróżem Polski. I adoracja w kościele będzie do spotkania prowadzona przez naszą diakonię adoracji, która poprowadzi po litanii do świętych aniołów nowennę popijańską, czyli cztery części różańca. A o 12:00 rozpoczniemy nasze spotkanie, kolejne spotkanie ewangelizacyjne. Rozpoczniemy nabożeństwem fatimskim, procesją fatimską, msza święta, najważniejszy punkt tego spotkania, bo teraz jest poranna, ale będzie właśnie jeszcze ta spotkaniowa. Potem będzie przerwa i druga część, zaczniemy od adoracji, od koronki, potem świadectwa, będzie modlitwa o uwolnienie, o uzdrowienie duszy i ciała, o wylanie Ducha Świętego
i posłanie nas na misję nowej ewangelizacji, błogosławieństwo kończące spotkanie. Być może jeszcze będzie modlitwa wstawiennicza po spotkaniu. W każdym razie na pewno też po spotkaniu będzie adoracja ta już nocna i będzie nabożeństwo anielskie dla tych, którzy jeszcze zostaną. Będzie różaniec anielski. Jeżeli chodzi, niektórzy pytają się o spowiedź, to w tej drugiej części prawdopodobnie tutaj też ojciec Grzegorz będzie służył spowiedzią. Tutaj albo w kaplicy najlepiej świętego Antoniego, ewentualnie może tam w parku, jak zależnie od potrzeby, ale to dopiero w drugiej części spotkania. Teraz będzie jednocześnie, oprócz tego, że będzie adoracja, która zachęcam, żeby się też modlić, żeby czuwać, to będzie można tutaj po prawej stronie mojej, czyli tam za kościołem jest namiot, tak samo też na górze będzie można napić się kawę, herbatę. Też również są napoje, woda gazowana i niegazowana też, to wszystko jest za darmo dla was. Będzie również obiad po mszy świętej, to też będzie dla was, przygotowujemy tak jak zawsze też obiad, żebyście się posilili. To jest wszystko z miłości do Pana Boga, do was, żeby też troszczyć się o was, pielgrzymów, bo przyjeżdżacie tutaj z całej Polski, wiadomo, tutaj nie ma takich miejsc, gdzie by można było posilić się, ale dlatego chcemy wam to zapewnić, ten posiłek. Zachęcam też do nabywania kwartalnika naszej wspólnoty, Światło Jezusa, jest nowy numer. Tutaj w światełku Pana, ten sklepik, jak tu wychodzimy przed bramą, tam są też namioty przy sklepiku, Światełko Pana. To jest jedyny sklepik naszej wspólnoty miłości i miłosierdzia Jezusa. Także te wszystkie inne sklepiki gdzieś tam po bokach to są osób prywatnych. I niestety, no muszę zawsze też to wspomnieć, osoby, które mają te sklepiki, niestety są negatywnie nastawione do nas, do naszej wspólnoty, do tego, co czynimy. Tak samo, jeżeli chodzi o parking tutaj, niektórzy też się pytają o ten parking płatny, to nie jest nasz parking. My nie ponosimy za to żadnej odpowiedzialności. Tutaj naokoło macie parkingi bezpłatne, tutaj możecie zaparkować i tak, żebyście drodzy wiedzieli. My nie bierzemy żadnych pieniędzy za parkingi, także to byłoby w ogóle dla nas niedopuszczalne, żebyśmy jeszcze przyjeżdżacie tutaj, my jeszcze bierzemy jakieś tam pieniądze za to, że tutaj parkujecie, więc nie ma czegoś takiego. Tutaj, jeżeli chodzi o sklepik Światełko Pana, ten naszej wspólnoty, tam są również dewocjonalia wykonane przez członków wspólnoty, są też piękne różańce z logo wspólnoty, z krzyżem naszej wspólnoty, taki piękny niebieski krzyż. Są również takie tak zwane różańce Jezusa, Jezusowe. 33 Zdrowaś Maryjo, żeby odmówić, żeby czcić 33 lata życia Pana Jezusa. Mamy też szkaplerz miłości i miłosierdzia Jezusa, ale także jest szkaplerz ten tradycyjny, tym bardziej dzisiaj, kiedy jest Matki Bożej z Góry Karmel, Matki Bożej Szkaplerznej. I właśnie w ramach też dzisiejszej uroczystości, pod koniec tej mszy świętej, która będzie na spotkaniu, przed błogosławieństwem, będzie poświęcenie szkaplerzy, czy tych medalików szkaplerznych, czy też tych szkaplerzy sukiennych, żebyście mogli nałożyć, jeżeli ktoś już nosi, bo chce nowy. Jeżeli ktoś nie nosił jeszcze wcześniej, to będzie właśnie błogosławienie również tego szkaplerza i zobaczymy, może po mszy świętej będzie też taki rytuał, żebyście mogli podejść do nas kapłanów i my nałożymy tym, którzy szkaplerz jeszcze i ten miłości, miłosierdzie Jezusa i ten szkaplerz Matki Bożej Szkaplerznej jeszcze nie mają. Także tak myślę, że chyba po tej mszy świętej przed obiadem byśmy nałożyli, to byśmy chyba wyszli tutaj z ojcem Grzegorzem przed kościół, będzie może łatwiej i te osoby, które właśnie jeszcze nie mają, bo te, które mają, to sobie same, które już nosiły wcześniej, które właśnie będą mieć poświęcone nowe szkaplerze, to sobie same te nowe szkaplerze nałożą. Też tutaj przy Światełku Pana są sakramentalia,
Jest woda poświęcona, olej też poświęcony. Sól poświęcona, chciałem powiedzieć cukier poświęcony, ale sól poświęcona. Więc to są sakramentalia Kościoła, możecie je z wiarą używać w swoim życiu codziennym. I również właśnie na naszych spotkaniach od maja do października jest wiadomo nabożeństwo fatimskie i też zachęcam, żeby przywozić też róże, a jak ktoś nie ma, to tutaj też przy sklepiku będziecie mogli nabyć róże dla Maryi, żeby na całym spotkaniu, szczególnie na procesji fatimskiej, właśnie wyraz naszej miłości do Maryi poprzez róże, poprzez to również wyrazić. I tutaj przy naszym sklepiku będą też osoby, które zbierają podpisy pod pozew zbiorowy w intencji o odzyskanie domu Maryi, czyli dom, który został nam zabrany naszej wspólnocie i wam, drodzy umiłowani, niestety jest w rękach tych, którzy no też są przeciwko. Niestety takie są czasy, że mamy dużo z tego powodu też takich przykrości, ale to znosimy to dla miłości Bożej, dla miłości Maryi i wierzymy, że dzięki waszemu wsparciu duchowemu i tym podpisom, cegiełką, które też możecie przekazać, podpisać, przekazać, odzyskamy ten dom. Także z tych wiadomości to tyle, bo jeszcze są osoby, które dojadą, to też te niektóre wiadomości jeszcze powtórzę, ale tak, żebyście, drodzy, wiedzieli, szczególnie ci, którzy są pierwszy raz. A może zapytam, kto jest pierwszy raz dzisiaj tutaj, niech podniesie wysoko rękę. To jest pierwszy raz. Widzę, że tutaj trochę, tutaj też jest taka gromadka. Brawo dla was! Brawo. Bardzo się cieszę razem ze wspólnotą, z ojcem Grzegorzem, że jesteście tutaj, że są też osoby pierwszy raz. To jest dla nas zawsze darem. Jesteście dla nas darem, naprawdę takim Bożym, bo dla Pana Boga przede wszystkim tu jesteśmy, dla Maryi, ale także i dla was. Ten ośrodek nowej ewangelizacji jest po to, żebyście tutaj przyjeżdżali, żebyście tutaj się modlili, żebyście tutaj napełniali się Bogiem, Bożym błogosławieństwem. I przekazujcie dalej to dobro, które tutaj otrzymujecie. A teraz będzie błogosławieństwo. Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, którego oblicze wpatrują się aniołowie. Niech Pan Bóg pośle przed wami swoich aniołów, aby was strzegli na wszystkich drogach życia. Amen. Niech Bóg doprowadzi was do niebieskiej ojczyzny, abyście ze wszystkimi chórami aniołów, z aniołem stróżem Polski mogli go wysławiać przez wieki. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.
nas, walczymy.